Kochani, miałam sen i w tym śnie do miejsca, w którym przebywałam i byli inni ludzie też z naszego kościoła, przyszedł Artur. Zawsze jak mi się śni Artur, to jest to informacja, która utożsamia działanie Ducha Świętego. Jest to po prostu osoba Ducha Świętego. I wpadł tam pełen autorytetu, pełen odwagi i takiego Bożego porządku. Bo tam się działy różne rzeczy. Ludzie zajmowali się różnymi rzeczami, którymi w danym czasie nie powinni się zajmować, a które według ich mniemania były dobre i może nawet były dobre, ale niekoniecznie do zrobienia w tym czasie albo w tym miejscu. Jak on wpadł, to zaprowadził porządek. I jak Duch Święty przyszedł, to spowodował, że ludzie zajmowali się właściwymi rzeczami we właściwym czasie. Albo porzucili pewne rzeczy, którymi zajmowali się niepotrzebnie i które tylko zajmowały ich czas i ich obciążały. I przez to powstawał chaos, zamęt i zamieszanie. I nigdy do końca wcześniej nie wykonywał swoich zadań tak, jak powinien. A kiedy Duch Święty przyszedł, pełen autorytetu, to rozporządził tak w tym miejscu, że każdy wiedział, co ma robić. W określonym czasie i w określonym miejscu. I wszystko posuwało się do przodu. I wszystko się fajnie rozwijało. I przyszedł i powiedział, że kiedy go wpuszczę do swojego życia, on zrobi porządek. I chociaż będzie mi się wydawało w pewnym momencie, że moje serce drży ze strachu, co się dzieje, to żebym się tego nie bała, bo to minie. A Boży ład i Boży porządek zapanuje w moim życiu. Amen. Amen.